na talerzu w Wałbrzychu. Cieszymy się bardzo i dziękujemy za to, że zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. I już za moment oddajemy Mikołaja Sokoła w krzyżowy ogień pytań. Myślę, że część z nich zada Robert Smoczyński, ale wiem też, że również Państwo będą mieli szansę zadać pytanie Mikołajowi. Dziękujemy jeszcze raz i życzymy miłego popołudnia. Dzień dobry. Jest mi szczególnie miło, że mogę poprowadzić to spotkanie z Mikołajem, który, no, wszyscy go pewnie tutaj znają na tej sali, bo no, chyba nie od parady tutaj Państwo przyszli. Znakomity dziennikarz, reporter od wielu lat na torach Formuły 1. Zna ten sport od podszewki. Mój przyjaciel też osobiście, tak trochę prywaty tutaj pozwolę sobie dorzucić do tego. Chwilę porozmawiamy z Mikołajem, potem oddam Państwu głos i będzie okazja do tego, żeby zadać Mikołajowi pytania a propos książki, a propos Formuły 1, a propos pewnie jakichś innych również rzeczy. Fajnie, że taki tłum, nie wiem, ostatni raz w Wałbrzychu chyba w 84 na koncercie Lady Punk tutaj były takie tłumy, kiedy wesoła czerwona profesorowicza chodziła z drzwiami z hotelu Sudety. Pewnie większość z Was jeszcze pamięta te czasy i myślę też, że rodzina Hochbergów, która tutaj kiedyś władała Zamkiem Książ, ale także miała mnóstwo zakładów przemysłowych na terenie Wałbrzycha, była taką ważną rodziną na terenie naszego miasta, bo Wałbrzych to jest też moje miasto właśnie. To myślę, że oni się w najśmielszych snach im się nie wyobrażało, że kiedykolwiek będą tutaj spotkania dotyczące wyścigów samochodowych albo że będziemy stawiać pomniki jakiemuś kierowcy wyścigowemu. I to nie z Niemiec, nie z Polski, tylko z Brazylii. No ale tak to jest. Cieszymy się, że Państwo są tutaj. Może Mikołaj na wstępie jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za tak liczne przybycie, podziękować też gościnnemu miastu Wałbrzych za zaproszenie, za to miejsce, które, tak jak pan prezydent już mówił, tam przy pomniku jest. Mikołaj, to co, jesteś chyba szczęśliwym człowiekiem, bo to wielkie szczęście, ja trochę też dotykam tego szczęścia, móc robić to, co się kocha w życiu, właśnie oddawać się tej pasji. Opowiedz mi coś. Dla mnie wyścigi i motorsport, przede wszystkim Formuła 1, to jest coś, czym żyję od dziecka. Wszystko zaczęło się od książki, więc tak też ciekawie się składa, że akurat pretekstem tutaj podczas tego naszego dzisiejszego spotkania również jest książka przeze mnie napisana Szybko, Szybciej, Najszybciej o dziejach, o wielowarstwowości tego wspaniałego sportu, jakim jest Formuła 1. I tak naprawdę, no od kiedy pamiętam, to gdzieś ta fascynacja, na początku fascynacja, później coraz bardziej, coraz głębiej się zagłębiałem w ten świat, wyjątkowy świat wyścigów samochodowych. Poznawałem jego kolejne warstwy, odkrywałem jego kolejne warstwy. Od wielu lat mam to szczęście, że jest to także moje życie zawodowe, moja praca, którą no, czasami bardzo trudno jest pogodzić chociażby z życiem rodzinnym, bo Formuła 1 to nie jest coś od 8 do 16, tym się żyje całe życie przez cały czas i czasami może jest trudno odkreślić, postawić jakąś granicę i troszkę zająć się życiem prywatnym, odpoczynkiem. Na szczęście rodzina mnie w tym wszystkim mocno wspiera, to też są pasjonaci, też są fani motorsportu. Moja żona, mój syn też już również zaczyna oglądać, zaczyna śledzić wyścigi. Jedna z wielu rzeczy, którymi się interesuje, jak na sześciolatka przystało, dużo jest rzeczy, którego w tym momencie interesują. Na szczęście wyścigi, motorsport też są jedną z nich. No i dla mnie to jest po prostu życie od dziecka, życie odkąd pamiętam i też mam ogromne szczęście i zaszczyt, że mogę się tą wielką pasją dzielić z kibicami, którzy myślę tę pasję też czują, też podzielają, bo Formuła 1 jest naprawdę czymś absolutnie fascynującym. Teraz będzie trudne pytanie. Co łączy Mikołaja Sokoła z zespołem Pink Floyd? To jest do mnie pytanie?
Tak, zdecydowanie. Dobra, podpowiem. Pink Floyd nagrywał takie płyty, które były płytami koncepcyjnymi. One coś ze sobą niosły, coś ze sobą kryły. Twoja książka też jest napisana według jakiegoś klucza, bo to nie jest po prostu tak, że usiadłeś sobie do komputera i pomyślałeś, a dobra, to teraz napiszę książkę i polecę sobie chronologicznie. Nie, tam jest pewien pomysł, pewna koncepcja, to teraz się będzie tłumaczyć. Pomysł jest taki, żeby przedstawić za pośrednictwem wybranych przeze mnie 18, miało być 16, ale nie dało się tego bardzo ograniczyć, 18 najważniejszych przełomowych wyścigów Formuły 1 od samego początku, od 1950 roku, od pierwszej rundy Mistrzostw Świata. Przedstawić tę fascynującą historię, przedstawić bohaterów przede wszystkim, ludzi, kierowców, konstruktorów, tych, którzy budowali maszyny, którymi ci kierowcy później walczyli o zwycięstwo, mistrzowskie tytuły, historia postępu technologicznego, historia też kombinowania trochę z przepisami, co tutaj można nagiąć, żeby być jeszcze lepszym, żeby wygrywać, historia tego dążenia do sukcesu, tej piekielnej ambicji, która musi być w Formule 1, musi być u wszystkich uczestników tego widowiska, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest coś, czym się żyje przez cały czas i całe życie na okrągło, 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś nie czuje tej pasji, to w tym, no, można powiedzieć, młynie Formuły 1, wyścigowo młynie po prostu by nie wytrzymał. I to, żeby tę swoje ambicje realizować, wynosić na najwyższe szczyty, do tego właśnie potrzebna jest ta pasja. I ta historia, ta książka właśnie o tym opowiada, tych początkowych dziejów, tych najdalszych lat pierwszych sezonów z postaciami, z bohaterami tamtych czasów. Kolejno przez dekady, przez lata przechodzimy aż do współczesności, bo cały czas to dążenie do precyzji, do doskonałości, do dominacji, do zwyciężania, to się nie zmieniło. Zmieniły się samochody, zmienili się kierowcy, bohaterowie, przepisy techniczne oczywiście, przepisy sportowe. To cały czas jest ewolucja, natomiast rdzeń tego widowiska, tej pasji wciąż jest taki sam. Zwyciężać, być najlepszym, dominować, odnosić kolejne sukcesy. I o tym właśnie jest ta opowieść, a w tle mamy właśnie ten zmieniający się krajobraz. Różni konstruktorzy, różni kierowcy, różni bohaterowie, dramaty, niebezpieczeństwa, ryzyka, tragedie, ogromne triumfy, sukcesy. No, z tego właśnie składa się ten uwielbiany przez nas świat i ta książka o tym właśnie opowiada. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby napisać tę książkę? Przyszło do ciebie wydawnictwo i powiedziało, okej, to pisz Mikołaj, namawiamy, nie wiem, to jest dobry czas, bo w Netflixie mamy serial o Formule 1, który się znakomicie sprzedaje, mówiąc w cudzysłowie. Ale twoja książka jest zupełnie inna niż ten serial, dlatego że tam jest tak naprawdę ta żywa Formuła 1. To mięso w Formule 1, które jest najistotniejsze, to jest to, o czym mówiłeś, te wątki, które się tam nakładają, zazębiają, dlatego że to nie jest tylko sport, dlatego że Formuła 1 jest przecież wielkim biznesem, jest również czymś, gdzie kreuje się tak naprawdę wielką politykę, czymś, co sprawia, że czasami gdzieś pojawiają się jakieś drobne kłamstwa, drobne draństwa albo wielkie oszustwa nawet. No i proszę. Od początku rozkładając to pytanie, tak, no oczywiście to jest decyzja sama o napisaniu książki, namówiłem je do tego wydawnictwo, po prostu no, myślałem, że czasu mi nie starczy, że gdzieś tam później za kilka lat być może nadejdzie taki moment, gdzie można będzie na spokojnie usiąść i zabrać się za pisanie. No, ponieważ to jest pasja całego życia, to te wszystkie wątki gdzieś tam w głowie się zawsze kłębią i powstają i to jest opowieść, nad którą tak naprawdę no, pracowałem całe moje życie i prywatne i zawodowe. Natomiast sam impuls do tego, żeby usiąść i to spisać, to rzeczywiście były namowy dość solidne ze strony wydawnictwa i cieszę się, że tym namowom uległem, bo naprawdę to, w jaki sposób ta książka została przyjęta przez fanów, przez kibiców, no sami Państwo tu jesteście najlepszym potwierdzeniem, tak tłumnie się zjawiając na tym spotkaniu, że czegoś takiego po prostu brakowało chyba kibicom na polskim rynku, w polskim świecie motorsportu i bardzo się cieszę, że mogą coś takiego przygotować, coś co najwyraźniej no, po prostu się ludziom spodobało. To na pewno była duża przyjemność, jak pisałeś, ale co było takim dla ciebie największym wyzwaniem? Ja pamiętam cały ten proces, dlatego że w jakimś sensie troszeczkę w nim uczestniczyłem. Gdzieś tam przeczytałem się. Bardzo dziękuję. Także wiem, że to było naprawdę czasochłonne przedsięwzięcie, ale co było dla ciebie najbardziej najtrudniejsze w napisaniu tej książki?
To na pewno sama organizacja tego wszystkiego, bo oczywiście poza napisaniem książki też cały czas pracowałem przy komentowaniu, przy przygotowaniu, opracowaniu weekendów wyścigowych w Eleven Sports, także sporo innych różnych zajęć, chociażby pracę przy miesięczniku GP Racing, tutaj nie wiem, czy jeszcze zostały jakieś egzemplarze, numery tam, gdzie książkę też można było kupić, te egzemplarze gazetki tam leżały, można było sobie wziąć i się zapoznać z tym w sumie jedynym też wydawnictwem u nas na polskim rynku. No, pogodzenie tego wszystkiego także z życiem rodzinnym, to wszystko było bardzo trudne. No, ja zawsze mam tak, że wakacje, przerwy mam w zimowe miesiące, kiedy nie ma sezonu Formuły 1, a w tym roku właśnie przez pracę nad książką trochę to się wszystko przeciągnęło i trochę tego odpoczynku na naładowanie baterii zabrakło i na pewno to było duże wyzwanie. Z samej strony, jeżeli chodzi o książkę, o opisanie, to poza wyborem tych wyścigów, bo jeżeli ktoś mnie zapyta o najlepsze wymienienie takiej listy najlepszych wyścigów z historii Formuły 1, to myślę, że tutaj czasu by nam nie starczyło, żeby przejść przez całą historię i wybrać naprawdę ciekawe widowiska i trzeba było jakoś to ograniczyć się tutaj, wybrać te kilkanaście wyścigów też, żeby były w miarę równomiernie rozłożone w historii, też żeby tory się nie powtarzały, na przykład żeby nie pisać ciągle o Monce czy o Monaco, tylko żeby tutaj też była różnorodność, żeby kibice też mogli poznać, jak w jak różnych krajach Formuła 1 się ścigała i też od strony już takiej warstwy samej merytorycznej, żeby zadbać o to, żeby to nie było zbyt hermetyczne tylko dla kibiców, którzy już od dawna siedzą w świecie Formuły 1, ale też żeby to była książka, która w jakiś sposób może zainteresować ludzi, którzy trochę wiedzą o Formule 1, trochę się nią zaczynają interesować, może jeszcze nic nie wiedzą, ale ktoś im podsunie, że jest taki fajny temat, który można się zainteresować, tak jak to się u mnie zaczynało. Szkoła podstawowa, gdzie pierwsze klasy, kiedy przeczytałem pierwszą książkę o Formule 1, od tego to się wszystko zaczęło i tak sobie myślę, że to byłoby dla mnie fantastycznym przeżyciem, gdyby za kilkanaście lat ktoś mógł powiedzieć, że przeczytałem kiedyś, jak byłem mały, taką książkę właśnie, jak szybko, szybciej, najszybciej to rozbudziło moją miłość, moją pasję do Formuły 1. Ach, te kobiety, bo ta książka to była książka Niny Lęży, dlatego że to była polska dziennikarka, która kiedyś jeździła na wyścigi Formuły 1 w latach 70., 80. Pisywała do tygodników, napisała właśnie taką książkę Formuła 1, Fakty i Rzeczywistość. Legenda i Rzeczywistość. Napisała dwa takie też skrypty, Rok McLarena i nareszcie Alain Prost. I to ja wiem, bo mamy podobne właściwie początki. Startowaliśmy z innych miejscowości, ale w zasadzie podobnie to wyglądało, bo lata 80., zero internetu i tak naprawdę ograniczone możliwości. Ayrton Senna kiedyś powiedział, że Formuła 1 to jest taki bakcyl, za którego jak się zapada, to już trudno się go pozbyć. I myślę, że to się sprawdza w naszym przypadku, w przypadku Mikołaja. To teraz może tak, no nie uciekniemy od tego tematu. Dzisiaj jest 1 maja, Ayrton Senna, 1994 rok, Imola. Ja nie ukrywam, że to była dla mnie właśnie taka najważniejsza postać, jeżeli chodzi o moją pasję, o to, jak to się rozwijało. To była właśnie ta osobowość niezwykle charyzmatyczna, niezwykle magnetyczna, która przyciągała z sobą, która zdecydowanie wyróżniała się na tle tego, co mieliśmy wtedy w Formule 1, na tle tych wszystkich zawodników. I to był ten mój pierwszy idol. To była ta osoba, która pchnęła mnie w tym kierunku. Ostatnio ze zdumieniem skonstatowałem, że dla Mikołaja tym pierwszym idolem był Alain Prost. To niech się teraz wytłumaczy. No właśnie wynika z czytania książek tak naprawdę, bo właśnie czytając książki pani Niny Lędziel, to były historie z początku lat 80., kiedy Alain Prost dość takie, no nie chcę powiedzieć pechowe sposoby, ale minimalnie przegrywał mistrzowskie tytuły. 83 z Nelsonem Piquetem, później z Nickiem Laudą, 84 zaledwie pół punktu. To jest historycznie do tej pory najmniejsza różnica na koniec sezonu pomiędzy mistrzem a wicemistrzem świata. No i z takim dziecięcym podejściem trochę mi się tego Prosta zrobiło szkoda. Później, kiedy już w telewizji, wtedy jeszcze czarno-białej, fragmenty wyścigu były pokazywane w telewizji polskiej w koniec lat 80. i właśnie był ten zadziorny Ayrton Senna walczący z tym Prostem, takim biednym, pokrzywdzonym przez los. No to jakoś tak trzymają kciuki za tego Prosta, ale później zagłębiając się coraz bardziej w ten świat, poznając te wyjątkowe postacie, no jednak tutaj serce, dusza może pracować tylko dla jednej postaci, jeśli akurat chodzi o ten okres Formuły 1. No, oczywiście zawsze uciekam od tych porównań, kto był najwybitniejszym kierowcą wszechczasów, tego tak naprawdę nie da się powiedzieć, bo były różne epoki, różni bohaterowie, natomiast Senna był postacią po prostu wybitną, nie tylko kierowcą, ale też i człowiekiem, tak jak pan
Jerzy Mazur już tutaj we wstępie, tam jeszcze przy pomniku wspominał i mówił, to była naprawdę wyjątkowa postać, wyjątkowa osoba. No i zawsze oczywiście 1 maja. Nowy weekend, 94 rok na Imoli, też oczywiście opisane w mojej książce. To jest też taki potworny kontrast, bo mamy wielkiego mistrza świata, kierowcę, który bożyszcze tłumów tak naprawdę, który traci życie na torze wyścigowym, a dzień wcześniej ginie debiutant Roland Ratzenberger, kierowca, który dopiero dotarł do Formuły 1, wspiął się na ten wyścigowy szczyt i też mu przyszło zapłacić za tę pasję najwyższą cenę. I generalnie historia tego sportu jest pełna takich postaci, takich bohaterów, zarówno tych z piedestału, jak i takich mniej znanych kierowców, czy ludzi, którzy po prostu pracowali na torach, pracowali przy Formule 1 i też niestety tragiczne wypadki się wydarzały. Także to jest taki chyba też dobry moment, żeby bardziej tak ogólnie zatrzymać się na moment i pomyśleć o tym, że ta pasja też niestety zbierała w przeszłości tragiczne żniwo. Wciąż jest to bardzo niebezpieczny sport, wciąż jest ryzyko, nie sposób przewidzieć każdej ewentualności, zabezpieczyć kierowców czy ludzi pracujących przy Formule 1 przed skutkami jakiegoś tragicznego wypadku, ale też bardzo dobrze ten poziom bezpieczeństwa jest już na dużo, dużo wyższym poziomie.